When we prepare one season, we have to be ready from the first match until the end, and you have up and down during the season, but it's always good to finish on playing good and having good results. So yes, we are feeling good, and now we have two more matches and we will do all for finish the season better than last year. Taki był plan, wygrać to spotkanie najlepiej za 3 punkty i mieć spokój o końcówkę sezonu. Plan się powiódł, jesteśmy zadowoleni i idziemy do Katowic grać. Trzeci set tam trochę ucieka, ale widać było, że my zdecydowanie bardziej chcemy wygrać ten mecz niż Katowice. To widać było, to determinacja naszej strony. Katowice czuły się bezpiecznie, no zasłużyły na to, żeby czuć się bezpiecznie. I ta determinacja jednak pozwoliła to wygrać. Cieszymy się, mamy 9. miejsce po linii zasadniczej. Niezły wynik. Jeżeli jesteśmy na 9. miejscu, to możemy grać przez miesiąc z nimi teraz. Zrobiliśmy to, co sobie założyliśmy. Odpadliśmy z 8 przez 2 mecze z Kielcami i z Bielskiem, ale później w ostatnich 5 meczach 4 wygrane chyba, tak? Za 3 punkty, za 4 wygrane, tak? No to coś znaczy. No to znaczy, że chcielibyśmy, żeby ten sezon jeszcze trwał do czerwca, bo zaczęliśmy dobrze w siatkówkę grać. No niestety troszeczkę za późno, że tak powiem, odpaliliśmy, ale nie ma już co się zastanawiać nad tym, co było. Teraz mamy walkę o 9. miejsce, na tym się skupiamy. Honestly, I would like to prefer to play against Zaxa for the title. But like I told you, we had open down this season, so this year we'll be fight for the 9th place. Yes, yeah. Like last year, we was 8-9, and this year it's almost the same. So, and last year we finished with we lost the match, last match. So this year we have to do better and win. Mam jakichś 2 zawodników, którzy może w niedzielę już mogą po tej sobocie nie dotrwać, bo dzisiaj już schodzili na czworaka z boiska. Koniec sezonu dla tych dziadków, którzy mają po 40 lat, jest ciężki, ale trzeba zacisnąć zęby i walczyć. Nie, myślę, że to nie będzie duży problem. Mamy opiekę porządną fizjoterapeuty i myślę, że każdy będzie gotowy na drugi mecz tak samo jak na pierwszy. To nie było ostatni mecz Pawła Zagubnego, no on będzie grać, mam nadzieję, jak plecy to idą dobrze, to będzie grał trochę dalej, ale już to wiemy, że ostatni sezon, szkoda. Szkoda naprawdę, bo jest świetny zawodnikiem. Jeśli jest ten gracz, bardzo, bardzo dobrze, no było widać dzisiaj. Nie tylko zagrywa, no, wystawa dobrze, też bronił dużo dzisiaj, to fajne było. Czyli widać, że jest zadowolony na boisku, chce wygrać, jak zawsze. Część z chłopaków już by na pewno osiwiała, w tym ja, z poprzednią współpracę z Gubą, więc cieszymy się, że kończy.